Być nielubianym. Brzmi trochę przytłaczająco, co nie? Żyjąc w społeczeństwie, każdy człowiek potrzebuje akceptacji i sympatii innych. Potrzebuje. Każdy. A co jeśli mimo naszych wszelkich starań jesteśmy nielubiani przez otoczenie? Może wówczas warto znaleźć w sobie odwagę do bycia nielubianym? Chcesz dowiedzieć się, jak stać się wolnym od tego problemu i odmienić swoje życie oraz dlaczego jest to takie ważne? Zapraszam do oglądania. Odwaga do bycia nielubianym jest dość intrygującym zagadnieniem. O zaakceptowaniu tego faktu i zmianie postrzegania rzeczywistości Ichiro Kishimi napisał w pozycji Odwaga do bycia nielubianym, japoński fenomen, który pokazuje, jak być wolnym i odmienić swoje życie. Jest to książka, w której treści opierają się głównie na psychologii indywidualnej Alfreda Adlera, będącego jednym z trzech wielkich psychologów XIX wieku. Może być trochę przestarzała, ale wiele z tych zasad obowiązuje do dzisiaj. Czym zajmował się Adler? Jest to przedstawiciel psychologii indywidualnej, która obecnie jest uważana za jedno z ważniejszych osiągnięć myśli ludzkiej w tym obszarze. Psychologia indywidualna Adlera opiera się na założeniach determinizmu. Jeżeli skupimy się wyłącznie na przeszłości i będziemy tłumaczyć wszystko powiązaniem przyczyn i skutków, to w rezultacie mamy do czynienia z postawą braku możliwości zmiany. Kluczowe jest tutaj słowo możliwość. Osoby skupiające się nadmiernie na przeszłości często uważają, że to właśnie ona ukształtowała naszą teraźniejszość i kształtuje naszą przyszłość bez możliwości wyboru. Nie widzą możliwości zmiany. Jak się więc do tego oderwać? Przestać tłumaczyć porażki niepowodzeniami z dawnych lat, to, że jesteśmy nielubiani, tym, jak zostaliśmy wychowani? Co mówi o tym Adler? Przygotowałem 9 kluczowych idei. Pierwsza idea. Odrzuć istnienie traum. Co to oznacza? Trauma nie musi być wcale powodem późniejszego nieszczęścia. Żadne doświadczenie samo w sobie nie jest przyczyną sukcesu lub niepowodzenia. Same szokujące doświadczenia, tak zwane traumy, nie przysparzają cierpień same z siebie, to raczej ty wykorzystujesz je w sposób sprzyjający swoim celom, mniej lub bardziej świadomie. Jeżeli swoim negatywnym doświadczeniom z przeszłości nadasz pozytywne znaczenie, to zaczniesz postrzegać życie również w podobny sposób. Człowiek nie jest uwarunkowany samym doświadczeniem, ale znaczeniem, jakie im nadaje. Na pewno masz za sobą bardzo przykre i traumatyczne przeżycia. W sumie chyba każdy coś przeżył nieprzyjemnego w życiu na tym poziomie, które wiązały się z silnymi emocjami i wywołały często trwałe urazy w psychice. Jednak twoje życie może potoczyć się jak najbardziej dla ciebie korzystnie. Druga idea. Pielęgnuj sobie tylko pozytywne emocje. Będąc skupionym na problematycznej według ciebie przeszłości, towarzyszą ci często negatywne i przykre emocje takie jak złość, smutek, strach, żal czy zrezygnowanie. W przypadku, gdy na co dzień dominują u ciebie te negatywne emocje, to z całą pewnością nie czujesz się szczęśliwy. Nie potrafisz polubić siebie z tym, czy też bardziej pokochać. Gdy towarzyszy ci gniew, bardzo często staje się on narzędziem komunikacji z innymi. Zapominasz o tym, że komunikacja jest możliwa też bez jego użycia. W negatywny sposób zaczynają postrzegać cię też inni ludzie. I tak, zataczasz błędne koło złych emocji. Jednak przerwać możesz je tylko ty sam. Zacznij skupiać się na pozytywnych, codziennych, nawet niewielkich rzeczach. Może zacznij wypisywać 3 z nich z każdego wieczora, a uświadomić ci to, ile dobrych rzeczy dzieje się w twoim życiu. Trzecia idea. Pozbądź się kompleksu niższości. Trudność z subiektywnym poczuciem beznadziei i bezsilności wynika często z odczuwania przykrych emocji związanych z własną osobą. Osoby z poczuciem niższości mogą jednak wykorzystywać swoją bezradność na rzecz doskonalenia się w jednej z teorii Adlera o dążeniu do wyższości. Jeżeli jednak ktoś zaczyna posługiwać się swoimi odczuciami niższości jako wymówką przed podjęciem nowych i często wymagających działań, to mamy do czynienia z kompleksem niższości. Możesz zacząć wmawiać sobie, że gdy w pracy nie osiągniesz sukcesu, to tylko dlatego, że masz wykształcenie techniczne zamiast wyższego. Albo możesz wykorzystywać ten fakt i wziąć udział w szkoleniach dokształcających dla techników i osiągnąć specjalizację w danej dziedzinie. Masz 2 wybory, albo nawet i więcej. I czy nie jest to lepsze rozwiązanie? Oczywiście, że tak, jednak wymaga zaangażowania się w działania, a nie tylko wymyślania kolejnych wymówek. Czwarta idea. Wykorzystaj dobrze swoją przeszłość. Adler powiedział, że, i tu cytuję, ważne jest nie to, z czym się ktoś urodził, ale to, z jaki z tego zrobi użytek. Skoro jesteś skupiony na przeszłości, to być może pojawiły się u ciebie myśli, że chcesz być kimś innym. Oczywiście, no nie jest to możliwe. Warto jednak pracować nad cechami, z którymi się urodziliśmy, aby przekuć je w coś wartościowego. To ty decydujesz o tym, czy będziesz się zmieniał i jaki styl sobie życia wybierzesz. Piąta idea. Wykaż się odwagą.
Psychologia Adlera nazywana jest psychologią odwagi. Osoba, która chce być szczęśliwa i dąży do takiego stanu, podejmuje się nowych wyzwań. Ma świadomość braku pewnych umiejętności, ale wie, jakie są tej osoby mocne strony, a co najważniejsze, nie pozwala na to, żeby przeszłość tej osoby nie ograniczała. W psychologii indywidualnej odwaga jest potrzebna do bycia szczęśliwym. Jeżeli spróbujesz się podjąć nowych wyzwań, masz szansę na zmianę. Pamiętaj, że aby to osiągnąć, trzeba opuścić tak zwaną strefę komfortu. Oczywiście, że łatwiej i wygodniej jest tkwić w swoim świecie przepełnionym rozpaczą, niż zrobić pierwszy krok naprzód. Jednak pamiętaj, że to, co przychodzi łatwo, przeważnie jest bezwartościowe. To, co ma znaczenie, wymaga poświęcenia i zaangażowania. Szósta idea. Znajdź swoje mocne strony. Powodem tego, że nie lubisz siebie, jest twoje niskie poczucie wartości. W pewnym momencie swojego życia zacząłeś postrzegać siebie jako zbiór wad, skupiając się na negatywach. Nie dostrzegasz swoich atutów. Jeżeli dostrzegasz głównie swoje wady, nie tylko nie lubisz siebie, ale sądzisz także, że nie będziesz lubiany przez innych. Być może boisz się także odtrącenia czy zlekceważenia przez innych i zranienia w relacjach towarzyskich. Adler uważa, że głównym życiowym zadaniem człowieka jest dążenie do bycia samowystarczalnym oraz do życia zgodnie ze społeczeństwem. Pozwala na to świadomość bycia kompetentnym i świadomość tego, że ludzie są twoimi towarzyszami. Odnalezienie i uświadomienie sobie swoich mocnych stron powinno pomóc rozwiązać twoje problemy, nie tylko w postrzeganiu samego siebie, ale także w relacjach międzyludzkich. Warto więc zrobić sobie co jakiś czas listę mocnych, słabszych stron, aktualizować te mocne, dbać o te najważniejsze. Siódma idea. Przestań rywalizować ze wszystkimi. Chęć porównywania się z innymi i uczestniczenia w ciągłym wyścigu jest nieco uzależniająca, ale prowadzi do nieuniknionej zagłady. Jest wiele osób, które bierze udział w tzw. wyścigu szczurów po to, żeby nie być przegranym. W konsekwencji tacy ludzie nie czerpią prawdziwej radości z osiągania sukcesów w oczach społeczeństwa. Osoba samoświadoma wie, że każdy jest inny, ale należy wszystkich traktować równie z szacunkiem. Podobnie jest z przekonaniami o swojej racji. Osoba odważna do bycia nielubianym nie będzie na siłę przekonywać innych o tym, że to ona ma rację i tylko jej argumenty są słuszne, ale będzie czerpała satysfakcję z samego faktu, że się nie myli. Poza tym przyznanie się do błędu, prośba o wybaczenie, unikanie próby sił, żadna z tych rzeczy nie oznacza porażki. Ósma idea. Zaakceptuj siebie. Według Adlera na odwagę może zdobyć się tylko ten, kto czuje, że jest wartościowy. Prawdziwe poczucie własnej wartości daje świadomość bycia przydatnym dla wspólnoty. Ważna jest samoakceptacja, pewność siebie względem innych i działanie dla dobra innych. Jeżeli chcesz być szczęśliwy, musisz czuć się potrzebny innym ludziom i towarzyszyć ci musi poczucie użyteczności. Jeśli naprawdę poczujesz się istotnym ogniwem, przestaniesz odczuwać potrzebę bycia docenionym przez innych. Człowiek nie musi obnosić się ze swoją wyższością, może mieć odwagę do bycia zwyczajnym. Przyjmując postawę samodzielnego decydowania o swoim życiu, możesz przecież zrezygnować z szukania uznania w oczach innych. Dziewiąta idea. Przestań przejmować się opinią innych. Nie potrzebujesz ciągłego doceniania przez innych, czyli tak zwanej konieczności zaspokojenia potrzeby uznania. Podejście polegające na nieustannym zastanawianiu się nad tym, jak postrzegają nas inni, jest egocentrycznym stylem życia, w którym człowiek troszczy się jedynie o swoje ja. Warto też zwrócić uwagę na to, że nie żyjesz po to, żeby spełniać cudze oczekiwania. Żyjesz dla siebie. Jeżeli ktoś szuka uznania w oczach innych i troszczy się o to, jak jest postrzegany, to w rezultacie żyje cudzym życiem. Podobnie jest z kwestią dotyczącą przysług. Jeżeli ktoś zrobił coś dobrego dla ciebie, to czujesz się zobowiązany odwdzięczyć mu w najbliższym czasie. Określa się takie przekonanie jako uzależnienie od nagrody. Bez względu na to, czego będzie oczekiwała druga strona od ciebie, tylko ty możesz zdecydować, jak należy postąpić. Wspaniale byłoby mieć odwagę do bycia nielubianym, ale czy tak naprawdę chodzi tu o konieczność bycia osobą nielubianą przez własny wybór? Nie musi się to wiązać z koniecznością, ale z pewną ewentualnością. Jeżeli nie krzywdzimy świadomie innych osób, podążamy własną ścieżką i podejmujemy decyzje według własnego uznania, nie oznacza to, że będziemy nielubiani przez innych. Ważna jest konstruktywna komunikacja z innymi, a nawet bycie odważnym na tyle, żeby mieć własne zdanie i je obronić. Brak podporządkowania się innym czy asertywność nie muszą wiązać się z brakiem aprobaty wśród innych. Twierdzenie odwaga do bycia nielubianym nie odnosi się więc do konieczności bycia na przekór wszystkim i wszystkiego, ale do tego, że nasze wybory i postawy wobec innych cechuje odwaga i elementy psychologii indywidualnej, które są związane z brakiem wygody życiowej i nie są prostymi zagadnieniami do zaakceptowania przez innych. Odmowa wykonania przez ciebie za kogoś zadania może wiązać się u tej osoby z trudnością do zaakceptowania takiego faktu, z nieprzyjemnymi uczuciami i pokrzyżowaniem własnych planów, ale to nie znaczy, że przestanie cię ona lubić.
Zwłaszcza jeżeli komunikaty zostały przekazane w sposób konstruktywny. Podobnie jest z chwaleniem kogoś. Szef nie musi czuć się zobligowany do chwalenia każdego pracownika za przyczynienie się do sukcesu firmy. Nie chodzi tutaj o docenienie pracownika za wkład w pracę, która jest może bardzo istotna, ale ważne jest zachęcenie do pracy wolne od nagród i kar. Równoznacznie za pomyłki nie powinno się ganić pracowników. Adler twierdzi, że pochwały wyrabiają w ludziach przekonanie o braku kompetencji. Jeżeli ktoś odbiera sobie za cel bycie chwalonym, decyduje się na życie zgodne z cudzym systemem wartości. Tajemnica wolności tkwi w pozostaniu niezależnym od opinii innych. Ceną wolności w relacjach międzyludzkich jest bycie czasami nielubianym. Podejmując działania, które mogę prowadzić m.in. do własnego rozwoju, nie należy się tego obawiać. A ja dziękuję Ci za poświęcony czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć!